Zodiakalny baranie, oto Twoje czytanie na listopad 2023. Zobaczymy, co Cię czeka w tym miesiącu i więcej szczegółów też poznamy z kolejnymi kartami. Dobrze, zaczynajmy. I pierwsza karta dla Ciebie. Przebaczenie. Przepraszam, że się śmieję, ale już jesteś trzecim albo czwartym znakiem zodiaku na listopad, który ma tę kartę. A zatem to będzie miesiąc pełen przebaczenia. I to dobrze. Bo przebaczanie to nie jest mówienie, a okej, nic się nie stało, dobra, wszystko git. Absolutnie. Przebaczenie jest o tym, żeby odzyskać swoją energię. Bo jak nie przebaczasz, dalej się złościsz, świadomie, podświadomie, nie chcesz odpuścić, bo uważasz, że to będzie jakaś kara dla tej osoby, jak ciągle będziesz się na nią złościć, no to tę sytuację i tę osobę karmisz energetycznie i czujesz się zmęczony. Taka zawiść, złość, brak przebaczenia może nawet prowadzić do problemów zdrowotnych. Także pamiętaj, warto przebaczyć i wcale nie musisz się z tą osobą spotykać, żeby jej przebaczyć. Możesz to zrobić energetycznie. Jeśli chcesz zrobić to w ten sposób, to zostań ze mną do końca tego filmu, a tam znajdziesz link do medytacji prowadzonej przebaczenia. I kolejna karta dla Ciebie, zodiakalny baranie, pokój. Jaka ulga. Widzisz? Przebaczenie przyniesie Ci pokój, spokój, ulgę, Twoje ciało też poczuje ulgę. Ta karta mówi, jestem istotą miłości i oczyszczam siebie z negatywnej energii. I właśnie akt przebaczenia jest oczyszczeniem Ciebie z negatywnej energii. Masz w sobie bardzo dużo bólu, fizycznie nawet w ciele. Emocje odkładają się w ciele fizycznym, tak? Więc warto przebaczyć, żeby ta cała złość i ból z Ciebie wyszła. Bo Ty naprawdę potrzebujesz spokoju. Jeśli nie oczyścisz swojego ciała z tych emocji, jeśli nie przebaczysz, to słyszę, że nawet Twoje zdrowie może zacząć szwankować. Pamiętaj, nie jestem lekarzem. Jeżeli czujesz się źle, to skonsultuj się z lekarzem, farmaceutą. Ale tak, tutaj widzę, naprawdę przebacz i sięgnij po spokój, bo Twoje zdrowie tego potrzebuje. I kolejna karta. Ha! Zdrowie! Widzisz? Czułam. Czułam, zdrowie jest dla Ciebie bardzo ważne. Musisz czuć spokój. Znaczy nie musisz, nic nie musimy. Wiadomo, ale potrzebujesz czuć spokój. O, to jest lepsze wyrażenie na to. Potrzebujesz czuć spokój. I to jest już ostatni moment. Ostatni moment dla Ciebie i Twojego zdrowia. Naprawdę tu jest poważnie. Także warto przebaczyć, jak trudne by to nie było. To może być proces, to może trwać trochę. To nie wystarczy, że raz zrobisz medytację, na przykład, albo raz sobie powiesz, a, przebaczyłem. Nie, nie, to musi być głębokie przebaczenie, żebyś poczuła wewnętrzny spokój, wewnętrzną miłość, żebyś sobie odblokował dostęp do dobrego zdrowia, do dobrego życia. Ale jeśli będziesz trzymać w sobie złość, zawiść, skrzywdzenie, jeśli będziesz uciekać od tego przebaczenia, no to naprawdę baranie zdrowotnie może tutaj się niedobrze podziać. I kolejne karty, chcę je zobaczyć razem. Aha, miłość i obfitość. No te karty też się często pojawiają w czytaniach na listopad. Widzę, że ten miesiąc jest taki, jest taką szansą dla nas wszystkich. Możemy odpuścić to, co już nam nie służy i to całkowicie zmieni nasze życie. I tutaj dla Ciebie jest tak samo. Brak przebaczenia blokuje Ci dostęp do spokoju, zdrowia, miłości i obfitości. A kiedy to zrobisz, kiedy poczujesz ten spokój, to wszystko się odblokuje. Energia miłości będzie w Twoim życiu, energia zdrowia, obfitości.
Zajmij się praktykowaniem miłości w myślach, w czynach. Praktykuj patrzenie na rzeczy w inny sposób, z miłością, bardziej pozytywnie, bo to naprawdę Ci pomoże. I czas już przebaczyć, bo tylko to przebaczenie przyniesie Ci pokój, zdrowie, miłość i obfitość. Jeśli nie wiesz, jak przeprogramować swój umysł na bardziej pozytywne myślenie, myślenie pełne miłości, to zapraszam Cię na moje codzienne afirmacje, które Ci w tym pomogą. Link będzie na końcu filmu. A teraz zobaczmy jeszcze więcej szczegółów dla zodiakalnego barana. Baranie, to bardzo dobrze wygląda. Tutaj Twoje problemy zostaną rozwiązane, więc dla większości z Was widzę, że uda Wam się przebaczyć, uda się to przebaczenie. Uważaj w tym miesiącu, żeby nie podejmować ryzykownych akcji, bo tutaj to może przynieść jakieś problemy. Zwłaszcza nie ryzykuj tym, że na przykład nie przebaczę, nic się nie stanie. Ta niska energia w Twoim ciele może zrobić dużo złego, jeśli będziesz się jej trzymać. Kiedy przebaczysz, to ten miesiąc stanie się dużo lżejszy. W ogóle Twoje życie stanie się dużo lżejsze. Czas też wyjść i się bawić, bo czuję, że jesteś przepracowany, przepracowana i ta sytuacja z tym przebaczeniem tutaj trochę zabiera Ci energii, także warto wyjść i się bawić, zrobić coś przyjemnego. W tym miesiącu możesz podróżować, ale to nie będą dalekie dystanse i w czasie tej podróży otrzymasz jakieś uznanie od kogoś, jakieś nagrody, więc to będzie bardzo owocna podróż. A dlaczego to otrzymasz? Bo będziesz bardzo sprytny, będziesz naprawdę dobrze coś robić. Czuję, że to tutaj chodzi bardziej o Twoją pracę, więc będziesz sprytny i zaradny w swoim biznesie, w swojej karierze, wiesz to, co z Tobą rezonuje. I dzięki temu będzie dużo celebracji i radości w Twoim życiu. Także tutaj zawodowo coś bardzo się uda. Będziesz też celebrować to, że w końcu przebaczyłeś, w końcu przebaczyłaś i tutaj energie są lżejsze i dzięki temu przechodzisz do nowej, lepszej rzeczywistości pełnej miłości, spokoju i obfitości. Zodiakalny baranie. Jeśli to z Tobą rezonuje, to proszę polub ten film, skomentuj go, wyślij do kogoś, bardzo to doceniam. A jeśli chcesz mieć szansę wygrać darmowe, prywatne czytanie ze mną, to zasubskrybuj mój kanał i przeczytaj opis tego filmu. Jeśli chcesz kupić czytanie, napisz maila. Mail też jest w opisie. Zodiakalny baranie. Jeśli potrzebujesz pomocy w akcie przebaczenia, zapraszam Cię na moją medytację. Pojawia się na ekranie. A jeśli chcesz przeprogramować swój umysł na bardziej pozytywne i wysokowibracyjne myślenie, to zapraszam Cię na moje codzienne afirmacje. Też są na ekranie. Dziękuję i wysyłam dużo światła, miłości i wszystkiego, co dobre.